O, dzień dobry. Jadę do pracy, właśnie jedzie autobus. Ciemnica. No. To jadę, skontaktuję się po. Jest w domku. Od jakichś 3 godzin. Ale tak się dzisiaj nie wyspałam. Mówię wam. Strasznie. Przyszłam, wypiłam kawę. I herbatę nawet. Ale jakoś nie wiem się pozbierać. Wstawiłam pranie, pościel. No, wstawiłam. Się pierze. Mężu uruchamia piec. Zaczynamy sezon grzewczy. No, się tam wziął. Poczyścić to wszystko, wiecie, nie? No, a ja tak leżę i nie wiem, się zastanawiam, czy się zdrzemnąć najpierw. Bo o 5 wstałam, a jeszcze o 12:30 nie spałam, no. I tak nie za bardzo, jak wróciłam, to by zmiotło. No, się przebrałam w szlafroka i myślę. Czy się dżemnąć, czy się nie dżemnąć? No, wolałabym nie, ale nie mogę się za nic wziąć. Bo jestem kaput. No i myślę co dalej. No, poczekam, aż ten piec uruchomi i będziemy coś działać, chyba że przyśnie mi się. No to będziemy później chałupkę ogarniać. I wiecie. I odpoczywać. Chcecie coś zobaczyć? I on tak cały czas. Ja na plecy, on na plecy. Ja na plecy, on na brzuch. Ja na brzuch, on na plecy. Rysiu. Rysiu. Rysiu, ucho świędzi. Ucho świędzi. Ucho świędzi. Leżymy z Rysiem. Nie, Rysiu. Będziemy z Rysiem. O, jak mi dobrze. O, jak mi dobrze. Jak mi dobrze. O, widzicie? Nawet się nie da go zrzucić. O. Się zapiera. Się zapiera. Co ty tu masz? Za fifloki. No. Hop. No. I się zrzucić cholernik nie da. No. A jak go zrzucę, to i tak włazi. Mędzia moja. Mędzia moja. Wstałam! Idziemy do sklepu. Po twaroga. O Jezu. To nie jest... To nie jest... Nela upolowała ptaszka. Nie wiem, czy chcecie to widzieć. Nela, co zrobiłaś ptaszkowi? To jest cholera jedna.
Mogę dalej? Tak. Tu piórna wyrywa, tu cholernik szkodnik. Idziemy po twaróg, bo mi się zachciało na leśników z twarogiem i brzoskwiniami. A mam zamrożone jagody, więc zrobię może taki sos jagodowy. Do tego. To sobie zjemy. I zobaczymy, co będzie. I dalej ziewam. Się duszę. Duszę się. Pomocy. Wróciliśmy. Ja nie wiem, czy to przez tą pogodę, czy to przez to niewyspanie, ale jest fatalnie, fatalnie. No i pojechaliśmy do Dino specjalnie, bo jeszcze byliśmy w Obi. Po paczkę brikietu. Po paczkę brikietu. Żeby uruchomić pieca. Jezu, jak nieszczęście. Wyglądam jak nieszczęście. No i co mamy? I mamy. Więcej niż było planowane. Bo wiecie, lodówka prawie pusta. Więc. No wydaliśmy 200 znowu. No i mamy twaróg. Wziąłem od razu taki duży. Nie wiem, najwyżej pół zużyję. To jest prawie kilogram. On jest po 12,99 chyba za kilo. Pół zużyję, to pół zamrożę, bo ja mrożę twaróg, tak. I jest normalny później, więc jak ktoś nie wie, to można twaróg mrozić. Nie ma problemu. Mamy Pepsi. I mamy kolkę zero, bo będziemy se później drineczka pić, wiecie, przy sobocie, przy filmiku. Ale żeby nie myśleli, to jest dla zdrowotności. Dla zdrowotności. Odrobinka jarzębiaczku. Odrobina jarzębiaczku. I dla dobrego krążenia, człowiek musi być zdrowy. Tak, to jest dla zdrowotności. I dla umysłu i duszy. No. No i o co? Jakieś pytania? No. Karwasz twarz. No i tam nie było żadnej karmy. Nie wiem, nie widziałam w Dino. To chyba już minęło. W ogóle nie widziałam puszek Whiskasa. Nie wiem, czy to o to chodziło, bo nie wiem. No. Bo zaglądałam i nie widziałam a propos tej karmy. Chyba, że w tym Dino akurat nie było, nie? No, wzięliśmy jeden taki sok pomarańczowy, dwa jogurty greckie, dwie puszki brzoskwiń, ale pokazuję, nie? Dwie puszki brzoskwiń, bo chcę zrobić twaróg z brzoskwinią, pokroić tak w kostkę. Wiecie, i do naleśnika, nie? A wzięliśmy dwie puszki, bo tam była, nie wiem... Ładuje się. Okej. Nie mam więcej. Bo jedna była po 8 zł. Nie wiem, nie chcę was skłamać. A jak się wzięło dwie, to były po 5,99. No. To jedną zużyję, a jedna będzie. To se tak... Tak se zjem może, nie? Czy coś wymyślę. Wziąłem od razu włoszczyznę. Chowam. Niech będzie. No i nie było pomysłu na zupę, no bo miała być ta pieczarkowa, nie? No ale wyszedł z tego sos przez moją nieuwagę. No i się pytam, jaką zupę zrobię, to jak już jest sos pieczarkowy, to nie będę pieczarkowej zupy robić, nie? No i tak łaziliśmy, myśleliśmy, może rosół, no ale tam nie było kaczki, ani nic z kaczki. A rosół bez kaczki to nawet się nie zabieram, więc
Tak łaziliśmy, myśleliśmy i padło na to, że będziemy jeść. O. Wyfona i Amino. No. Są trzy, bo była też jakaś promocja, że jak trzy to taniej. No, no to niech leży jeść. A ty barszcz masz jeden? Tak, jeden barszcz, dwa kulasze. Aha, jeden barszcz, dwa kulasze. No. A ja mam rosołek. Zaraz sobie ciepły zjem. Kawucha. Bo kawucha musi być. Dwa cukry. Wanililowe. Do naleśniczków. Ja już jestem jakaś taka. Mamy też orzeszki, bo był pomysł na chipsy. Ja mówię, nie, chipsy. Ewentualnie orzeszki. No ale i tak wzięliśmy orzeszki w łupince. Chciałam powiedzieć w łupince, w skorupce tej, nie? No ale wzięliśmy orzeszki. Dwa mleczka. No bo do naleśników. I do kawki. Ja sobie wzięłam... Jezu, zawsze coś, nie? Wszystko leci. Aż się wgnietu. Kuźwa. Ja sobie wzięłam owsiane, bo było. W końcu napiję się kawkę z owsianem. Tu mamy jeszcze drugi... Jabłuszkowy taki soczek. To nie soczek, napój jabłkowy. Podasz mi ten pojemnik? 20%. Miareczkę? Masz. O, woda, sok jabłkowy 20%. Aromat. Wiadomo, nie? No ale, no żeby coś było, nie? Też tak wzięłam idąc, nie patrząc. No i, o, widzicie, nie? Co mi się dzieje? Dzieje mi się coś. No i wzięłam sobie takie pastylki mentowe, żeby z japy nie waliło. No i widzicie, nie? Taka sytuacja. Nie wiem, czy będę te naleśniki teraz robić, czy później, czy w ogóle dzisiaj, czy jutro, w niedzielę, czyli dzisiaj. No. No i co? Zaraz to pochowam, zjem sobie pyszny rosołek. Ty też będziesz jadł? Tak, zrób. Co będziesz jadł? Gulaszową, więc sobie zjemy na szybko, mimo że mamy obiad, nie, no ale zupy nam się chce. Jak mówię, nie było pomysłu na żadną zupę, no po prostu taka nie, no. A jak już padliśmy, że rosół, no to nie było na rosół. I wiedzie. No wiecie pewnie, że... I was kłamię, bo jeszcze kapsułki dobrałam. Bo mi zostały dwie do ciemnego. A one są fajne i w miarę tanie. Jest 24 kapsułki za 20 chyba 2 złote one są. Więc niecała złotówka wychodzi za kapsułkę, więc się opłaca. No. To ja robię nam po zupce pysznej. Zjemy sobie po zupce. No i ogarnę, bo już teraz to mi się nie opłaca spać, bo jest po 15. Więc ogarnę, co mam ogarnąć. No, a później będziemy sobie siedzieli. No, jednak się drzemłam. Ale ile? Pół godziny? No. Bierzemy za naleśniki.
po zupku. Kawkę sobie zrobiłam jeszcze. Na rozbudzenie. Pyszna kawku. Robimy naleśniki. A te, bo tu widać, powynosisz jeszcze te śmieci, co stoją na parapecie? No, to nie patrzcie, bo to jest moje takie domowe. Takie moje domowe. Cyk. No, tu jeszcze jest po mleku. Od razu weźmiemy syr. Syra cholera. Zrobimy. Kurde, te puszki nie mają otworcio. Otworcio. A mamy otwieracz? Był gdzieś. Czy my mamy otwieracz? Taki do konserw? Kiedyś był, ale się spierdzielił. No nic, jakoś się otworzy. O, w tym sobie misku zrobimy. Sierp. Dalej mi się nie chce. Ale ja już tak wiem chyba, czemu mi się nie chce. Bo tak zajrzałam w kalendarz i to chyba idą te gorsze czasy. To dlatego mi się nie chce. Dobra, weźmiemy połówkę. I zobaczymy. Czy to się wyjdzie, czy to nie wyjdzie. O, na razie to odłożymy tu. Nie ma. O, jedno jajko. Myślałam, że tu z trzy było ostatnio, tu jedno. I teraz tak. Jedno całe dajemy. O! Widzicie? Nic nie widzicie. Nie wytrzymie. Że hej. No. Tutaj jedno całe jajko. Gdzie to jajka? Tu położyłam jajka. No, bierzemy drugie. Jajku. Teraz tak, tu dajemy. Nie, no jeszcze wyłączyłam paluchem. Już tak żyć się nie da. I z tego drugiego dajemy białka jeszcze tu. Do mleka w sensie, do ciasta. O, widzicie, dwa żółtka. Tyrę. A żółtka dajemy do sera. No. I dwa jajka, a jak cztery.
Boże, ja zaraz nie wytrzymam z tym, jak mi się to giba. Na wszystkie strony. Nawet jeszcze dolejemy mleka. Coś jakoś dzisiaj życie nie idzie. O. Tyle mleka. Aha, bo jeszcze były ziemniaki kupione, ja nie pokazywałam. Jeszcze były ziemniory. Bo jutro będziemy jeść ten sos pieczarko. Widać, że spałam. Rozmazana. Jutro będziemy jeść ten pieczarkowy z ziemniakami. No. Tak to właśnie, tak to o. Teraz tak. Jeden cukier. Też to są takie duże. Dajemy do... Dajemy do ciasta. A jeden dajemy do syra. Mieszu, mieszu. Trochę soli. Trochę cukru. I do sera cukru. Tyle. Tyle. No. Mieszu, mieszu. A teraz użyjemy tu wszystkie resztki mąkowe. No śpiewam, widzą. Może tam będzie jakiś, wiesz, wydawca muzyczny nie weźmie. Nie tacy śpiewają i uważają się za artystów. To co, ja nie mogę? Jak zacznę rapować, to będzie gorzej. Trochę tortowej, trochę luksusowej, żeby nam było luksusowo. No. No, wstępnie wymieszane, teraz odstawiam, żeby mąka nabrała. Nabrała mocy. Kupo mocy, mocy kupa. A teraz robimy syr. I tak tu mam. 0,5 kg sera, 2 żółtka, cukier i cukier waniliowy. Wanilinowy. No, jakby się ktoś chciał czepić. Więc tak. Tak to właśnie. Tak, tak, tak. Jeszcze dodaję jogurtu. Żeby wiecie. Bo wy wiecie. Normalnie mi się gorąco robi. Tak, na kopciu w tym piecu.
szok termiczny. Że ja nie wiem, szok termiczny. Jeszcze mi powie. Ja może. Teraz uwaga. Teraz dla widzów o mocnych nerwach będzie otwieranie puszki. Bo ja nie wiem, co oni nie zrobili mi tu dzyndzla, żebym se otworzyła. Ale ja se radę dam. Potem będę płakać, że może tępę. Ale nie szkodzi. Patelnia. Druga deska. I kroimy. Sobie brzoskwinki. O. Coś takiego. Nie wiem, no ale zachciało mi się z brzoskwiniami, to z brzoskwiniami z puszki. No ja wam mówię, że to idzie apogeum. I będzie. Będzie niczego. Nie będzie niczego. Właśnie będzie więcej niż potrzeba. Będzie niczego. Tobie powiem. A jeszcze wyprałam pośle, to też jest znak. Że coś będzie. No właśnie, że będzie pośle, pośle. No. Że mnie krew jasna zalewie. Cyk. Cyk. Zobaczymy, ile damy. O. Czy tyle, czy nie tyle? Na razie się tu odstawię. Kurczę, jakie one słodkie. Mam nadzieję, że teraz nie będzie za słodkie. Tym serem. No, jest. Jest chyba dobre. No. Jak mnie już bierze na słodkie, to już źle. Kurde, dużo tych brzoskwiń w tej puszce. Nawet bardzo. Nie wiem, czy nie będzie za dużo. Cyk. Cyk, cyk, cyk. Ała. Coś mnie łupie. Ty będziesz chciał ten sok z brzoskwiń wypić? Nie, może na jutro. Do jutra mogę zostawić, bo później to... Może już nie być... Zdatny. Ciku, 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 ciku. No. Kurde, bo wsypałam cukier do sera, a zapomniałam, że te brzoskwinie przecież słodkie. W syropie. No ale nic. O. Niech będzie. No. I to będzie nasz farsz.
do naleśników. Proszę ja was. Tak. Prawda. No. Ja chowam ten. Lodówki przykrywam. Biorę się za smażenie naleśników. Patrzcie, co przyszło. Co przyszło? Co już nie? Już nie? Na pieszczotki. Na pieszczotki przyszedł. Mr. Ty. Mr. No co ty tak cepiesz tą? Co tak cepiesz tą głową? Co tak cepiesz w duszę? Idź. No. Już mam naleśniory posmażone. Fajne wyszły, o. Elastyczne. A ty będziesz chciał jeszcze podsmażone, takie chrupiące? Zrobisz takie zjem. Bo nie wiem właśnie, czy jeszcze je podsmażać, czy takie o, ale chyba zostawimy takie o. No, a ja sobie tu już wyciągłam mój mieszalnik. Zrobimy sobie sosik jagodowy jeszcze. Tak. Co by było elegancko. Nie wiem, ile tego... dać, żeby nie przesadzić. Jogurt. No co ty chcesz? Co on chce? Jeść! Jeszcze czas na kolację. Tu mam jagódki. O. O, gospoda. Z lasu, zamrożone, damy sobie 3 garstki jagódku. Co Rysiu, chcesz naleśnika jeść też, czy co? No, teraz to, a jeszcze to. Dobrze dam.
Dobrze. Bardzo dobrze. Co ja mogłam miodu dać, nie cukru, no ale... No i to tak. Mamy. Sosi. No, spróbujemy. Ja już nie będę dosyć tego sosu, bo nasiki są słodkie. Zostawię takie. Takie ło. No jeszcze jeden jest na patelni. O. Olej ci, Rysiu. Rysiu, fisiu. On coś chce. Gdzie pychota, pychota. O. Cyk, cyryk. Cyk, cyryk. I bycie. Nie żałować. Niczego. O, a jeszcze mi spadło. Rysiu zje. A to słodkie, Rysiu. Nie jedz. No zjadł, brzoskwinie. Bo mi wypadła. Nie chcę gody, ale ciamla. Ta-da! Widzicie? Widzicie? No i ewentualnie ci cukrem pudrem posypię, jak ci będzie mało słodkie. Nie trzeba. O! Nic nie trzeba. No. Takie pyszności będziemy jeść. Wyżej. Takie pyszności będziemy jeść. No, ja robię jeszcze sobie. Idziemy wcinać. I na tym zakończymy ten dzień. No. To. Bawcie się dobrze. No zjadł. Brzoskwinie zjadł. A może Rysiu jeść brzoskwinie? Nie, nie, chyba tak. Mogą koty jeść brzoskwinie? No. Bawcie się dobrze, wszystkiego dobrego i...